Grillowanie to narodowy sport Polaków. Czasami zdarza się tak, że niestety aura nie dopisuje. Co wtedy? Wtedy z pomocą przychodzimy my. Dzisiaj łosoś teriyaki w papilocie. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Do przygotowania tego dania potrzebny będzie piękny kawałek łososia. Oczywiście najlepszy będzie filet. Do tego ogórki zielone, ogórki kiszone, cebulka, nieco cytryny, sos teriyaki, to bardzo ważne, sos sojowy i przyprawy. To co? Zaczynamy! A od czego zaczynamy? Zaczynamy od pora. Z pora będę używał tylko białych części, ale na szczęście są tak piękne, że praktycznie całe są białe. Co z tym? Można wstawić do flakonu, a można wykorzystać na przykład do rosołu bądź innego wywaru. Pora kroje. Zawsze pojawia się pytanie, jak? Tutaj może być różnorodność. Mogą to być kostki, mogą być paseczki, a może być po prostu prosto. Z pora przygotuję sos. Śmietanka 30%. Śmietanka musi się zagotować, to chwileczkę potrwa, więc wykorzystam ten czas na przygotowanie sałatki z ogórków. I teraz, wycinać środek czy nie wycinać środka? No, to wszystko zależy tak naprawdę tylko od Ciebie. Wycinamy wtedy, kiedy nie chcemy, by sałatka była bardzo wodnista. Jeśli nam na tym nie zależy, zostawmy w całości. Przecież to są warzywa, szkoda tego marnować. Co teraz do ogórków? Kolejne ogórki. Do zielonych dodaję kiszone. Smaczne ogórki kiszone są na wagę złota. Poza smakiem, chrupkością i tą cudowną kwasowością mają bardzo dużo witaminy C. Dlatego tak ważne, by jeść kiszonki właśnie w okresie, kiedy tej naturalnej witaminy C mamy nieco mniej. Jesień, zima, wczesna wiosna. Ja tu dzisiaj się z Wami rozgadałem, moi kochani, a śmietana się gotuje. To jest ten moment, kiedy trzeba dodać pora. I zostawiam, już nic z tym nie robię. Ogórki kiszone są kwaśne, ogórki zielone, niezwykle pachnące i aromatyczne. Brakuje tej chrupkości i ostrości. Uzupełnimy sałatkę cebulą. Cebulę kroję w średniej wielkości kostkę. To jest dobry moment na to, aby odrobinę doprawić ten sos. Sól i pieprz. A skoro już mam pieprz w dłoniach, to od razu też dodam nieco do sałatki. Sałatkę odstawiam. Nie będzie mi w tej chwili potrzebna. Nim zajmę się rybą, przygotuję sobie papiloty. Można je przygotować z folii aluminiowej, ale dużo ładniej wyglądać będą przygotowane z papieru do pieczenia. Myślę, że mniej więcej 30 cm papieru będzie w sam raz. Śmietanka wyjątkowo pięknie się redukuje i ładnie zagęszcza sos, więc myślę, że 3-4 minuty i sos będzie praktycznie gotowy. Wykorzystuję ten czas na doprawienie ryby. I teraz uwaga, czym doprawiam? Cukrem brązowym. Dlaczego cukier? Cukier spowoduje cudowne skarmelizowanie się tej powierzchni ryby. Mało tego, cukier wyciąga smak i aromat. Dlatego bardzo często też dosładza się mięsa, o czym mało kto wie. Koperek. Świeży jak najbardziej, ale w przypadku ryby, która będzie następnie umieszczana w piecu, czy na grillu, czy na patelni, jednak koperek suszony sprawdzi się lepiej. Najważniejszy element, sos teriyaki. Sól. I pieprz. I to jest ten moment, w którym przyda się brytwanka lub jakiekolwiek inne naczynie do zapiekania. Na każdym kawałku papieru umieszczę odrobinę sosu porowego. Łosoś. Cytrynka. Nieco zielonej pietruszki i jeszcze odrobinę teriyaki. No i teraz mówimy o papilotach, więc trzeba taki papilot
przygotować. Takie danie możecie równie dobrze przygotować na zewnątrz, na grillu. Jedyna różnica wtedy, zamiast papieru używamy folii aluminiowej. Ostatnia porcyjka. I do pieca. 25 minut, 200 stopni. Będzie chrupiący z zewnątrz i soczysty w środku. Rybka w piecu. Dobry moment na sfinalizowanie sałatki. Natka pietruszki. Mam świeżą wykorzystam. Akurat w przypadku natki nie jestem zwolennikiem dodawania suszonych listków. Koperek. Teriyaki. Będzie słodycz i świetny aromat sfermentowanej soi. A skoro soja, to i sos sojowy. Tak, żeby nie dodawać więcej soli. Szczypta cukru i mieszanko. I gotowy łosoś w papilocie. Nieco sałatki. Sosik. I rybka. Można wyciągnąć, można zostawić w tym papilocie. Zobaczcie, bardzo ładnie to będzie wyglądało. Odsłaniam tylko rąbek tajemnicy. Jeszcze odrobinę zieleniny, mam przepiękną bazylię, aż żal byłoby jej nie wykorzystać w tym daniu. Mięta świetnie sprawdza się w potrawach i w sałatkach. No i rozmaryn. Pamiętajcie, żeby zawsze troszeczkę rozetrzeć w dłoniach, tak aby aromat był naprawdę silny. Co prawda jest już cytryna w rybie, ona się fantastycznie upiekła i przepięknie połączyła smakowo z całą potrawą, ale dodam jeszcze odrobinkę. Zobaczcie, łosoś w papilotach. Wygląda przepięknie, musicie uwierzyć na słowo, że smakuje równie dobrze. Do przygotowania w domowym piekarniku bądź na grillu na zewnątrz. Ja życzę cudownych smaków, wspaniałej, zawsze wspaniałej pogody. Pamiętajcie, że po ten i pozostałe przepisy zapraszam na stronę Polo Marketu, ale także na kanał Na Szlaku Smaku. Tam na YouTubie zawsze dużo się dzieje. Zerkajcie na Instagrama, na Facebooka. No i co? Smacznego dla mnie i dla Was. Do zobaczenia. Cześć!